got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cholerne smoki mogą na nas spaść w każdej chwili. Okej, okay. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku ze Skyrimka. Słuchajcie, kupiłem dom, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Ten dom jest jeszcze w stanie wskazującym na remont, bo jak to pokażę, może ktoś nie widział, nasz wietrzny domek no ma tylko sypialnię zrobioną i w środku jest w stanie iście opłakanym. Oczywiście można w nim mieszkać i tak dalej, ale no wiecie, myślę o powiększeniu rodziny i tak dalej itp. itd. Chciałem, żeby to wyglądało jakoś ładnie, żeby zrobić też pokój dla dzieci i no generalnie, żeby to była taka fajna chałupka, a nie byle co. To jest jak jedno łóżko, a tu jest moja sypialnia, nawet podwójna, ale to wygląda jeszcze mizernie, tak? Jak włożyłem sobie do kufra jeszcze trochę gratów, których na razie nie będę potrzebował. I to tyle, no mamy sporo w ekwipunku. Dopiero pozostaje mi tylko czekać i zbierać pieniążki, bo to co mam może mi nie starczyć na pełen remont. A też nie chciałbym po prostu odcinka przeznaczać na to, żeby coś tam robić, więc zróbmy jakąś misję. Nie chciałbym odcinka przeznaczać tylko na remont domu, ok. Więc robimy to, słuchajcie, prawidłowo. Dlatego będzie kolejny poziom, bardzo dobrze, bo muszę tutaj kilka rzeczy sobie jeszcze zrobić, ale dobrze, nie przedłużajmy. Misje, słuchajcie. Jak? Jezu, już nie grałem dwa dni, zapomniałem jak się wchodzi w misję. Inwentary? Nie, w spacjach. Przepraszam, jestem głupi. O, to bym chciał zrobić. Tą misję, zaginę w akcji. Bo to wygląda bardzo, bardzo fajnie. I jestem ciekawy tej misji, bo tak chcemy pomóc tej pani. Dzieci wojny to byli ci źli, prawda? Dzieci wojny to byli ci, którzy współpracowali z cesarskimi. A to mi się nie podoba, że jakiś gigant uciska maluczkich. Ja jestem romantykiem i nie chcę, żeby takie rzeczy się działy. To chyba dobrze wyszedłem, źle wyszedłem. Muszę się wrócić, jestem kochany, dobra. Wracamy. I słuchajcie, udajemy się we wskazane przez znacznik miejsce. Postaramy się czegoś dowiedzieć, postaramy się uwolnić młodego. Przede wszystkim po to, żeby handlarkę żeby ogarnąć, żeby była lepsiejsza i żeby nam w końcu mogła kupować błyskotki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wszyscy śpią? Czy ja wiem? Markowy! Nie musisz kraść, żeby być bogatym. Nic tu nie ma. Ale to jest silniejsze ode mnie. Jestem w końcu Januszem. Ty, gdzie są wszyscy? Ty, nie wiem, gdzie są wszyscy, ale mi się to podoba. Może tu znajdę jakieś fajne rzeczy, książki, wiecie, punkty, doświadczenia, perki. Wiecie, no to trzeba robić. Graliście w Skyrim, a wiecie, że trzeba. Nie biorę tych mis, bo to jest bez sensu. Ale poty? Ten to jest miód. Talerz. Chodźmy dalej. Misek nie biorę. Ojej, dzień dobry. Nastał wreszcie Evgir Unslad. Niekończąca się pora roku, wojna,
Co ty gadasz? Dobra, wracamy na dół. Dzień dobry. Podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. Ja to było nie pomiatam. Chyba wszystko, nie? Tam jeszcze jest sala. Aha, biała grań. Gratulacje, jestem najlepszym szperaczem w tej części białej grani. Wychodzę z lokalu. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie. Dobrze, że mam jeszcze 40 kilka wytrychów. Nawet nie jestem blisko. O. Aj! Ha! O nie! Wszystko już wiem. Ale czytajmy jeszcze książki. No nie, to czytanie książek to jest po prostu lipa. Złodziej cnoty, to musiała być dobra książka. Dobra, ale... Pusta komoda, no zajebiaszczo. Pyk. No dobra, dlatego się to plało wejść. Idziemy. Wiemy, że gdzieś go odstawili. Chodźmy do białej grani w takim razie. Lećmy. Daleko to jest? No już się dowiedziałem. Północna wieża. Tam trzeba się udać. To się już pokaże na mapie, kaj to jest? Nie. Wejdźmy stąd. Bo to chyba jest poza, no tak mi się wydaje. Pokażcie mapę. No, naprawdę dowiedziałem się, że go spotkało. Czasem mnie irytuje ta rozgrywka. Ty no zaraz, co mi pokazuje ta misja? No wiedziałem, że tego spotkało, więc czemu? Strój, poczekajcie, może to trzeba jeszcze raz czytać. Albo ja miałem to wziąć i tego nie wziąłem, o Boże. Bo może to tak, może ja to tylko przeczytałem. Nie wziąłem, ile tego mi się misja nie wrzuciła, ale jestem tłukiem. Przepraszam, straciliście chyba 10 minut przez to, że jestem Januszem.
Jestem Januszem. Czy naprawdę tak źle poszedłem? O Boże. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. Już to słyszałem. Teraz jeszcze nie umiem się pogorzać po białej gani, po mieście, w którym mam domy. Teraz gdzie mi każesz iść? No, ja się zgubiłem. Tak się w końcu pokazało. Czyli muszę wziąć tą książkę na pewno. Nie można mieć ani chwili prywatności. Wypad. Przepraszam, no to sprzątam. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Stoję. Mądrość. Pójdziemy do zamku. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny. Po zapłaceniu grzywny naturalnie. Co teraz? Złoto mam, więc nie wiem. Misja się aktualniła, czy nie? No dobra. Jupi! Chciałem zgubić Livia, a się nie dało. Ale może tak, przyspieszam. Czy mi każesz iść? Brama. Aha, czyli ja muszę po prostu chyba iść po niego. Pasuje mi to. Będzie jaki ładny hełm. Będzie ładna misja. On się zaciął. No znowu mi każe się wrócić. Wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe. Co się zaczyna ten Skyrim? Albo mi się tylko wydaje. Najpierw mi każe wyjść, potem mi każe wrócić. Albo ja ten głupi znacznik zostawiłem w złym miejscu i to by wiele wyjaśniało. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Siwowołosi. Jakieś wieści? Wiedziałem. Proszę, pokaż mi.
Talmor? Na dziewiątkę. Jest gorzej niż sądziłem. Więc północna strażnica. Teraz wiem już, gdzie uderzyć. Zrobię wszystko, by uratować mojego brata. Dołączysz do nas, prawda? Doralda nie można zostawić na pasie tych potworów. Masz co do tego pewność? Tak. Kiedy udało ci się stawić czoła Talmorowi. W niedługim czasie mogę zebrać grupę ludzi. Wielu z chęcią pomoże nam w ratunku mojego brata. Razem? Idźmy razem, bo to może być ciężka misja. Szansę na powodzenie. Udaj się do północnej strażnicy w Hafingarze. Spotkamy się na miejscu i zaplanujemy nasz atak. No, ja przecież nie dojdę. Tak daleko? To jest, idziemy, przyjaciółko. Czy to jest za daleko dla nas, jak ty uważasz? Gdzie się możemy ciepnąć najdalej? Tutaj. Idziemy? Jak uważacie? Wiecie co? Chodźmy. Mamy kwipunek. Co mi się stało z Ukiem? Gdzie jest mój łuk? Hola. Tak, smok. Genialnie. Zabiję smoka mieczem. Gdzie jest mój łuk? Co ja z nim zrobiłem? Boże! Bez kitu. Gdzie jest mój łuk? Co ja z nim zrobiłem? Musiałem komuś sprzedać. Nie! Ja muszę wrócić. No dobra, słuchajcie, zabijemy smoka, ale mówiąc szczerze, jakoś bardziej mnie martwi
to, że zgubiłem mój łuk. Naprawdę go sprzedałem, nie mam go w broni. Kill off, no nie mam. Co ja zrobiłem z łukiem? Co ja zrobiłem z moim pięknym, kradzionym łukiem? Rozbyłem jakiś krzyk nowy, ale łuku nie mam. Co ja zrobiłem z łukiem? Słuchajcie, jestem przerażony. Czekajcie, nie, może najpierw poszukajmy tego łuku. No jakiś, no byłem jakiś ten, jakiś znak, zobaczę to. To było chyba w magii. Krzyki. Nieugięta siła. No dobra. No bo to nie jest ważne, słuchajcie. Wracamy. Fajnie, że zabiłem smoka bez łuku. Jestem z siebie mega dumny, ale chyba strata tego łuku elfiego to jest większa strata niż... Co ja z nim mogłem zrobić? Tak, dziękuję Przemo. Dzięki tobie wiem, że mogę czekać. Jak będzie tak... Jakieś tam godziny. Podoba ci się skórzana zbroja, co? Gdzie ja byłem? Byłem w sklepie. Byłem u tego maga też w sklepie na pewno. Nie ten ma mój. Więcej, jeśli chodzi o był chyba jakiś magiczny, to może tam go sprzedałem. Idźmy. Po prostu jak na. Wyjdę na tym jak Zabłocki na mydle po prostu. Bo możemy nie stać na mój miecz. Pokaż co masz. Przybywasz do smoczej Rozejrzyj się. Strój zwoje księgi. Nie masz w ogóle broni. No to nie. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Na pewno miałem go jak walczyłem. Ja potem handlowałem to wszystko, żeby kupić broń. Kto jeszcze może to mieć? Mogę zostawić to w domu, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest, że sprzedałem to tutaj u handlarzy, na przykład na rynku albo tam. Kurczę, co ja zrobiłem z moim łukiem? Jestem załamany. Biegnij, elf! Biegnij, Januszu! Wszystko jest... A, trochę tego, trochę tamtego. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenny. Jestem autentycznie przejęty. Nie. Wróć kiedyś. Zobaczmy w domu. Może zostawiłem to w tym w kufrze, no. Już tak z tym miec zgubiłem, to się popłaczę. To skończę live'a i będę, znaczy odcinek i będę płakał. Smocza kość, smocze łuski, no nie. Klucze, księgi, różne. Skóra też możemy wrzucić. Jak jeszcze myślałem, że mogę te sztabki powrzucać.
Kurczę. Ewentualnie będę musiał, wiecie, odczytać live'a, tak? Albo obejrzeć odcinek, który, wiecie, mam zaplanowany. Który mam zaplanowane? Dwa odcinki. I może tam to znajdę. Ale może tobie sprzedałem. Dzień dobry. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Oddaj mój łuk. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Oddaj mój łuk, złodziejaszku. No ten jest dobry, tak? 12, ale to jednak nie jest mój. Może z tym drugim jeszcze peplowałem. Dzień dobry, Józef. Równo mały, najlepszą broń w pancerze. No nie ma tego mojego łuku. Dobra, słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak obejrzeć ostatniego live'a. Zobaczymy, gdzie go wrzuciłem, gdzie go zgubiłem, komu go sprzedałem. I może dzięki temu go odzyskam, aczkolwiek jest też taka możliwość, że po prostu ten mój łuk piękny zginął, bo safe się zgrał i dupa. Zobaczymy. Tak czy inaczej, do zobaczenia, kochani, w późniejszym odcinku, w następnym. Do zobaczenia, hej!